Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani bardzo serdecznie w piątek. Ja wiem, że wczoraj mówiłem, że to jest piątek, ale to wczoraj nie był piątek, tylko dzisiaj jest piątek. No bo wczoraj był czwartek, ale ja się pomyliłem, przepraszam was bardzo mocno, tak z rozpędu poleciałem na piąteczek, że chyba taka ukryta tęsknota za weekendem mi się włączyła. No dobra, ale nieważne. Dzisiaj mamy piątek, 19 marca. Dzisiaj mamy uroczystość świętego Józefa, człowieka, który najwięcej powiedział słów, które zostały zapisane w Piśmie Świętym. Ile tych słów było? Uwaga, zero. Ale zanim przejdziemy do tematu, to chciałbym, żebyście teraz sięgnęli do Pisma Świętego i przeczytamy sobie Ewangelię. Słuchajcie, dzisiaj ten codziennik, ja myślę, że jest szczególnie do mężczyzn, ale nie tylko, bo to generalnie do każdego Słowo Boże jest skierowane. Ale ja tak w tym codzienniku, sam będąc mężczyzną, odnajduję pewne takie tropy dla siebie, jako dla mężczyzny i to dla mężczyzny, który stara się iść za Panem Bogiem. Jakie to tropy? Zobaczcie, dzisiaj bardzo często mówi się o tym, że istnieje kryzys męskości w tym świecie. No coś w tym jest i dlatego myślę, że trzeba by nam szukać takich wzorców, takich wartości, na których możemy budować nasze poczucie męskości, czy inaczej nasze męstwo. Jakie są te wartości, jakie tropy? No dzisiejsza Ewangelia, którą usłyszeliście przed chwilą, ona nam w jakiś sposób pokazuje te tropy. Spróbujmy się jakoś to troszeczkę wgryźć. Pierwszą rzeczą, która mnie tak bardzo mocno dotyka zawsze, kiedy patrzę na postać Józefa, to jest jego absolutna małomówność. On nie wypowiada żadnego słowa, nie mówi nic. Tam nie słychać jego głosu. Ale całym sobą, całym swoją postawą, całym swoim życiem mówi najwięcej. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna w tym naszym podążaniu za Panem Bogiem. Ten człowiek był tak wsłuchany w głos Boga, tak był wsłuchany w to, co chciał usłyszeć, co chce mu powiedzieć Ojciec, że nie znajdował miejsca na swoje słowo. I tutaj jakby odzwierciedleniem tego jest postawa Jezusa, bo całe człowieczeństwo Jezusa zostało ukształtowane przez Józefa. I to, jaki był Jezus w swoim człowieczeństwie, to jest zasługa Józefa. To on go tego nauczył, to on go w taki sposób wychował, bo tego się podjął. I to, co nam pokazuje Jezus nawet w tej modlitwie Ojcze Nasz, tak? Że tam jest takie totalne zawierzenie Ojcu. Odniesienie wszystkiego do Ojca. Zasłuchanie się w Ojcu. A zobaczcie, dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, bardzo często pobożność, ona jest jakoś skupiana tylko i wyłącznie wokół kobiet. Uważa się, że mężczyzna modlący się, to jest mężczyzna słaby. Że mężczyzna z różańcem w ręku, mężczyzna w kościele, to jest ktoś, kto po prostu nie pasuje do tego świata. Tymczasem ja mam takie głębokie wewnętrzne przeświadczenie, bo patrzę też na wzór, jaki dał mi mój ojciec ziemski, to mężczyzna, który się modli, to jest to twardziel. To jest to ktoś, kto potrafi stawić czoła przeciwnościom tego życia i który potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje życie i który jest świadomy. Świadomy tego, jaki bój toczy i no z jakimi siłami się zmaga, ale też jest świadomy tego, że jest odpowiedzialny, że ten jego bój, ta jego walka nie jest dla niego samego. Ona go w jakiś sposób kształtuje, oczywiście, bo wszystkie trudności, jakie mamy w życiu, które nas dotykają, one nas kształtują. Ale jeżeli im stawiamy czoła, to wtedy one stają się też pewną drogą. I teraz dlaczego podejmujemy jakąkolwiek walkę? Ano po to, żeby chronić tych, których kochamy, których Bóg postawił na naszej drodze. I to właśnie robi dzisiaj Józef. Józef
ma świadomość tego, że no przed nim trudna decyzja. On kocha Maryję, ale totalnie nie wie, co się dzieje. On tego nie potrafi przyjąć swoim rozumem, ale też jego serce się buntuje, bo zna Maryję, wie, że jest czysta, wie, że kocha go całym sercem i więc nie rozumie tego, dlaczego jest w ciąży. To nie jest jego dziecko. Jakby w całym tym zamęcie, w całej tej nocy, w tej walce samego ze sobą, jakby wie podświadomie, że nie może zostać, że jedynym wyjściem jest odejście. Ale zobaczcie, on robi wszystko, nawet w tej sytuacji, w takiej sytuacji robi wszystko, żeby ochronić Maryję. I co robi? Bierze na siebie odpowiedzialność. Nie liczy się z tym, że inni będą o nim mieć zdanie, że szubrawiec, że po prostu zły mężczyzna wykorzystał swoją kobietę, zrobił jej dziecko, a później odszedł od niej, porzucił ją. Nie, on bierze to na siebie, bo chce chronić osobę, którą kocha. Nie liczy się z konsekwencjami, znaczy bierze je na siebie, wie doskonale, jakie będą, ale chce to zrobić, dlatego że kocha. Dlatego, że pragnie chronić tę osobę, którą kocha. I to jest kolejna rzecz. Czyli nie gadanie, nie wielomówstwo, ale konkretny czyn. Ale uwaga, ten czyn, taka postawa, rodzi się ze spotkania z Bogiem. Ze spotkania z Ojcem, który pokazuje, co należy robić i co jest słuszne, co jest dobre. Bo dzisiaj bardzo często człowiek jest wpatrzony w siebie. Bardzo często człowiek szuka tego, co jest mu wygodne, co jest wygodne dla niego. I w momencie kryzysu, kiedy przychodzi jakakolwiek walka, to jest wycofanie się. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej kolejności człowiek szuka swojego własnego zysku. Jakby w momencie tej walki, tego ścięcia się, czy spotkania z nieprzyjacielem, z problemem, człowiek zapatrzony w siebie nie jest w stanie podjąć tej walki, dlatego, że pierwszą jakby taką myślą, która się pojawia w momencie tego problemu, tej walki, to jest ucieczka. Bo muszę dbać o swój własny komfort, bo muszę dbać o swoje własne dobro i nie myślę o dobru tej drugiej osoby. I to jest bardzo często pokusa. Ale kiedy spotykam się z Ojcem, kiedy patrzę na Ojca, kiedy staram się na Nim skupić, kiedy staram się słuchać Jego głosu, to Ojciec zawsze przyjdzie z taką może nie tyle właściwą radą, co ze wskazaniem konkretnej drogi. I tutaj te słowa Boga, które skierował przez anioła do Józefa. Nie bój się. Nie bój się wziąć Maryi. Pokonaj w sobie ten lęk. Idź tą drogą. Jeśli mi zaufasz, to co z tego wyjdzie, to będzie pięknym doświadczeniem. I Józef tego posłuchał. On poszedł za głosem Ojca. Zaufał Ojcu. I wiemy doskonale, że dzisiaj dla nas mężczyzn jest on wzorem nie tylko ojcostwa, nie tylko męstwa, ale też człowieczeństwa. Człowieczeństwa opartego na odwadze, na determinacji, na sprawiedliwości, która rodzi się, bo te cechy rodzą się przede wszystkim z takiego głębokiego zasłuchania w głos Ojca. To nie siła mięśni pokazuje nam, czy jesteśmy prawdziwymi mężczyznami. Ja nie mam nic do tych, którzy ćwiczą, bo ja sam lubię biegać, ale chodzi mi bardziej tutaj o te uniwersalne zasady i postawy, którymi kierujemy się w życiu. A myślę, że sprawiedliwość, dobro i męstwo w dbaniu o te osoby, które są w moim życiu, po to, żeby chronić ich dobro, no to się wyrabia przede wszystkim w tej głębokiej relacji z Ojcem. Do tego Was zachęcam i nie bójmy się słuchać tego, co do nas mówi Pan, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie znaleźć tą właściwą drogę, która doprowadzi nas do pełni człowieczeństwa i do tego, że w którymś momencie powiemy sobie: kurczę, dobrze zrobiłem, że ta droga, którą poszedłem, sprawiła, że dzisiaj jestem szczęśliwy, bo jestem wolny. Bo jestem wolny. No dobrze, to tyle mojego gadania. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże.